60 kierunków studiów, w tym część zupełnie nowych, to tegoroczna oferta rekrutacyjna Uniwersytetu Zielonogórskiego. 1 czerwca ruszył nabór kandydatów, którzy studia rozpoczną w październiku. W tej chwili mamy w swojej ofercie taką liczbę kierunków, tak rozmaitych, reprezentujących różne dziedziny, dyscypliny nauk, że właściwie trudno, żeby maturzyści nie znaleźli czegoś dla siebie. Wśród tegorocznych nowości, poza kierunkiem lekarskim, na który uczelnia planuje przyjąć 60 osób na studia stacjonarne, znalazło się także kilkanaście propozycji przygotowanych przez 5 wydziałów naszej uczelni. 2 nowe kierunki proponuje m.in. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, Biznes Elektroniczny i Efektywność Energetyczna. Mają to być studia o profilu praktycznym. Taka forma właśnie praktycznego uczenia w laboratoriach, pół roku praktyki, warsztaty grupowe z przedsiębiorcami dadzą gwarancję pracy tym młodym ludziom. Zresztą na naszym wydziale nigdy nie było z tym problemem. Mamy odwrotny problem, w zasadzie studenci drugiego roku już się zatrudniają. Totalny lifting swojej oferty edukacyjnej wdrożył także Wydział Humanistyczny. Poza dotychczasowymi kierunkami od nowego roku akademickiego studenci będą mogli studiować także w ramach tzw. zintegrowanych studiów humanistycznych. Składają się na nie 3 kierunki. Poza klasyczną filologią polską 2 nowe – filologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo oraz literatura popularna i kreacje światów gier. Będziemy pierwszą uczelnią, która będzie kreowała taką bazę kulturowo-literacką dla firm, które generują gry, począwszy od tych najprostszych, które mamy na telefonach, przez gry karciane, rozmaite gry typu RPG, aż po te zaawansowane gry sieciowe. Kolejnym nowum na Wydziale Humanistycznym jest kierunek łączący filozofię z psychologią. To coaching i doradztwo filozoficzne. To jest dla wszystkich tych młodych ludzi, którzy chcą pracować z ludźmi, tak, którzy dobrze się czują w doradztwie i w psychologii. To mamy razem, ten program jest skonstruowany razem z psychologami, dużo zajęć praktycznych. Jednak to nie koniec nowości w tym roku. Na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu mamy swoistą rewolucję na liście specjalności oferowanych na pedagogice. W chwili obecnej wygasiliśmy edukację wczesnoszkolną i przedszkolną tylko dlatego, żeby ją rozbudować, ale rozbudować ją pod nową nazwą edukacja elementarna z 3 profilami, które bardzo, powiedzmy, precyzują kwalifikacje naszych przyszłych studentów i absolwentów później. Oraz wprowadziliśmy nową specjalność kolejną, to jest logopedia, także z 2 specjalnościami, z 2 profilami. Od nowego roku wydział otwiera także studia doktoranckie w zakresie 2 dyscyplin – pedagogiki i socjologii. Nową propozycję znajdziemy także wśród kierunków prowadzonych na Wydziale Mechanicznym. Mamy już kierunek studiów bezpieczeństwo i higiena pracy, który jest zorientowany na bezpieczeństwo człowieka, na szkolenie tak zwanych BHP-owców w zakładach pracy. I rozszerzeniem tego kierunku kształcenia będzie inżynieria bezpieczeństwa, która będzie bardziej nastawiona na bezpieczeństwo maszyn, urządzeń. Listę nowości dopełniają także studia drugiego stopnia, magisterskie, na kierunku inżynieria danych. Dla tegorocznych kandydatów Uniwersytet przygotował łącznie 9637 miejsc. Choć rekrutacja już się rozpoczęła, tegorocznych maturzystów uczelnia zaprasza od 30 czerwca. Nabór kandydatów na studia stacjonarne 1 stopnia i jednolite magisterskie potrwa do 6 lipca. Na pozostałych zakończy się w połowie września.